burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w środę. Dzisiaj mam szopę jakich mało, ale no tak na szybko się ogarniałam, bo musiałam po Franka jechać. I tak się spóźniłam i pędziłam za autobusem z tyłu, ale no jechałam na zakupy, więc mówię, dobra, to i tak go tam gdzieś zgarnę po drodze z tego autobusu. I co, dzisiaj mamy środę, dzisiaj idziemy na basen. Dzisiaj też pójdziemy na jakieś małe zakupy do biedy, bo muszę parę rzeczy kupić. Parę rzeczy kupiłam tutaj u nas i to wam zaraz pokażę. Co masz? Na co? Janoś. No, dziękuję. A gdzie masz tam swoją zabawkę? W samochodzie zostawiłeś? Dlaczego? Zapomniałeś? Dobra, zaraz pójdziemy kotkom dać, tak? Mama pokaże zakupy, wyjmie. Włącz kawę, ja chcę zrobić sobie, bo ja rano kawy nie piłam, bo ja poszłam spać. Dobra, i tak, słuchajcie, kupiłam taki płyn do prania czarnych rzeczy z lanoliną, taki duży. On kosztuje u nas 20 zł i stwierdziłam, że wracam do prania czarnych rzeczy tak osobno w płynie, bo no kurde, dalej te spodnie i inne, nie wiem. Janusz, co ty robisz? A tam było dosyć wody. Kupiłam też taki płyn Cocolino. Wczoraj kupiłam niebieski, ja dzisiaj kupiłam ten Cocolino perfum. I to jest... Właśnie jeszcze muszę sobie napisać mydło, żeby kupić. I to jest biały i one pięknie pachną, naprawdę mocno. Tutaj dalej, Franek, lody. Weź te lody do zamrażarki, o. Tutaj wzięłam też ten mój ulubiony płyn do podłóg. Wzięłam mleko, bo nam się mleko skończyło właśnie i musimy do Biedronki iść po mleko, po takie różne rzeczy. Zobaczymy karmę. Właśnie, musimy po waszego miśka iść jeszcze dzisiaj, wiesz? Zobacz. Bo tu masz zebrane naklejki. Dobra. Co? Że ładnie wygląda? Ty masz pomysły. Dobra, pogoda dzisiaj dalej nie nastraja. Jest szaro, bury, ponuro, ale no trudno. Wzięłam dzisiaj z tego luminarka za te naklejki taką dużą miskę do sałat. I jeszcze mam trzy takie naklejki w sumie pozbierane i mogę jeszcze trzy rzeczy sobie kupić. Ale nie wiem, czy będę więcej kupować. No ta miska spoko. Sobie zaraz za chwilę umyję. Franuś wziął sobie pierogi. Teraz je zrobić, czy później? Dobra, pierogi z serem, pierogi. Ale Franek z serem i z truskawkami do zamrażarki. I co tutaj jest? A tu jest ta twoja zabawka. Co? Tu jest ta twoja zabawka. Pokaż co, jak to się świeci. Jak to się tym bawi? Najpierw te pierogi schowaj, bo zamrażarkę masz otwartą. Jeszcze jedno mleko. A co to jest? To nie wiem. Co to jest za hak? Nie wiem. Co było tu w siatce? No i co? Tu się włącza i co dalej? No i co? Aha, przerzuca. A. No a ta druga, co się stało? Może tu idzie skleić? Ale tak właśnie. No wczoraj Franek sobie kupił jedną. Jak byliśmy w tym sklepie. To się wykrzywiło. A. No to niech Jasiu to naprawia, jak on to wykrzywił. I wczoraj Franek sobie kupił jedną taką zabawkę, a Jasiu mu popsuł. Tutaj mamy pierogi z jagodami. Ja wzięłam dla nas, a nie wiem, czy dzisiaj zrobimy sobie pierogi, czy dzisiaj zrobimy sobie... No. Tak. No dobrze, zaraz. Pokaż to. No ale czemu to jest oberwane? Nie. Jak nie wiem? To się tu montuje, mam. No to zamontuj. I tą drugą część też, a to idzie przecież wyprostować. Jasiu, przyjdzie, on to zrobi. Zostaw to. Niech on to naprawi, skoro on to zepsuł, to pójdzie wyprostować. A jak nie, to mama mu pomoże, tak? Dobra, i tak, pierogi, chleb. I tu mam groszek z marchewką, marchewkę z groszkiem.
I co to nastawię, bo ja lubię marchewkę z groszkiem, franek niekoniecznie, ale mam też schabowy i muszę go zrobić i w ogóle muszę włączyć piekarnik, żeby go zrobić. Umyć to. Dobra, tutaj w ogóle chłopcy sobie wczoraj robili te zapiekanki. I zobaczcie, mimo że ja kładę tę podkładkę, no to piekarnik troszkę jednak się brudzi, nie? I ta podkładka też trochę jest zabrudzona, ale no coś to tam zawsze jednak daje. Nie mamy tej kratki. Ta kratka jest tam koło grilla, ją trzeba przynieść. Pójdziemy dać kotkom, ją przyniesiemy i wtedy, bo ja muszę na kratkę stawiać rzeczy. Dobra. Groszek z marchewką, tu chłopcy wczoraj nie zjedli, ja to wyrzucę psom. Groszek z marchewką i tam mam w naczyniu że odpornym ten schab, jeszcze muszę do niego dodać przyprawy. Gdzie ja mam ten pokrywkę od tego mojego garnka? Uwielbiam ten garnek, wszystko w nim teraz robię, nie? Powiem wam, że chyba wszystkie garnki wymienię na tego typu garnki, bo naprawdę one się nie przypalają, nic się nie dzieje. No, jestem w szoku. I mega się cieszę, że go w ogóle kupiłam. Dobra. Ja sobie zrobiłam kawałek chleba i zjem. Tak na, wiecie, muszę to mleko schować. Zjem i lecimy po Jasia. Boże, muszę w ogóle napisać sobie na liście zakupów mleko, co tam jeszcze ja miałam do zapisania. Mam tyle rzeczy do ogarnięcia takich, że ja wam powiem, że ja nie ogarniam w tym tygodniu, nie? Serio, wczoraj miałam taki dzień, że nie chciało mi się, dokończyłam tylko paznokcie i no w sumie nie sprzątałam ani nic z takich rzeczy dodatkowych nie robiłam. A dzisiaj no już widzę, że wszystko się nawarstwia, nie? I trzeba się grubo zabrać do pracy. Dobra, wczoraj też skończyłam, będę sobie jadła i będę do was gadała. Wczoraj też skończyłam oglądać mój serial, ten Inne Ja. No trochę mnie wciągnął, też trochę czasu na niego poświęciłam. Ale mega fajny serial, polecam wam, jeżeli ktoś nie ma czego oglądać i interesują go różne takie rzeczy związane z manifestacjami i innymi, to mega fajny serial. I szkoda, że się skończył. No, teraz nie mam co oglądać, muszę sobie znaleźć coś innego. Z drugiej strony sobie tak myślę, kurde, nie masz czasu. A potem sobie mówię, na to, wiecie, jakby wieczorem też mogę znaleźć dla siebie chwilę odpoczynku, a nie tylko ciągle zasuwać, nie? Zaraz po Jasia. Idziemy dać kotkom jeść. Muszę iść tą kratkę przynieść, żeby ją umyć. I nie wiem, chyba nie będziemy jedli obiadu, bo nie wiem, chłopcy coś zjedzą najwyżej. Jakąś kanapkę, bo na 16 mamy basen. A no musimy jeszcze dojechać i tak dalej, więc na 16 i potem na... Jakby źle jest znowu, że chłopcy nie mają w tym samym czasie, nie? Że musimy 2 godziny prawie spędzić na basenie. No. To akurat nie jest fajne. Wiecie, z jednej strony to jest taki mój przymus, że ja muszę odpocząć, nie? Że ja muszę iść na saunę. I tyle. I to jest taki czas dla mnie raz w tygodniu. No ale z drugiej strony... Kurczę, jeszcze film muszę zmontować. Ile pracy? Sushi. No co?
No już idę z jedzonkiem. Ej, chłopaki. No, masz jakieś śluby? Tak. Pozwoliłam mu. A czemu ty wczoraj zepsułeś tą zabawkę, Jasiu? Ja jej nie zepsułam. A co? No i dzisiaj rano, nie? No. Bo ja się nią bawiłam, nie? Tak. No i ona się taka przeciepiła. No jo, ale to wyprostuj, to idzie wyprostować. To idzie obkręcić. Problem, że... Że co? Mama, ja to prawie wykręciłem. Nie? Ale ja to... No, ale ty to wtedy na hama ciągnąłeś. Nie, no ja... Pokaż to, ja może ja to naprawię. Tak, dobra, daj. Łóżko czemu nie jest pościelone? A, nie było czasu. Gierki, czy był czas grać. Ściel to łóżko i zaraz jedziemy na basen, tak? Kurde, jeszcze pranie muszę nastawić, muszę kawę dopić. Dobra, leć. Masz na 16, nie? Mniejszy materiał nie znaczy. No, za 20, także spokojnie. A my za chwilę przyjedziemy. Coś potrzebujesz? Zapomniałam, coś trzeba powiedzieć. Co, tutaj na basen? No. Zajęcie. Na grupowy. Tak. Janek zasnął. Jak spałeś? Głowa ci ciągle spadała na dół. Dobra, pojedziemy zatankować auto. I na zakupy małe, tam parę rzeczy kupić. A ty, aha, ja wziąłam chyba ten z tymi naklejkami, żeby tego miśka wsiąść. W ogóle to znowu zaczyna padać, się chrzanić pogoda. No, zatankować auto. W sumie ja bym musiała jeszcze do apteki iść, bo mi się już Eutyrox skończył. A nie, dobra, to pojedziemy, bo ja muszę. Okej. Już się motam. Już się dzisiaj motam, słuchajcie. Ja się tak też nie ubrałam za grubo, bo tylko ten sweterek. I tak się obawiam, że my się, kurde, rozchorujemy teraz. Ponoć jakiś wirus znowu panuje. Żeby nas nie chwyciło. Ja się mówię, on się hartuje. On w spodenkach chodzi, on się hartuje teraz. No. A my już tak długo nie byliśmy na basenie. W sensie, no wiecie, ja nie byłam też na saunie już dwa miesiące, ponad dwa miesiące. Więc... Ale musimy coś tam pozmieniać, bo... No... Nie wiem. Nie wiem, co mam wymyślić. Muszę napisać do pani Magdy, co i jak, żeby ten... Żeby to było jakoś tak w krótszym czasie, żebyśmy nie musieli tych dwóch godzin spędzać na tym basenie. Z drugiej strony, wiecie, zawsze też mogę przed basenem zakupy porobić i wszystko. To też się jakoś da ogarnąć, no ale... Taki po tą receptę, ale ja sobie przypomniałam, że przecież ja ją zaczęłam u nas i że ja nie dostanę teraz drugich opakowań, bo ja muszę u nas to wykupić. Jezus. Żadne BM-ki nie jechały, a ty patrzysz na BM-ki teraz tylko. Co? Podobają ci się BM-ki? Mhm. Nie mam tu BM-ek, no może mało jest. O, nie mało. No, to była BM-ka. Dobrze widziałeś. W sedanie. O, idź kobieto. Nie. No dlaczego? Bo one są zielone. Jak zielone? Zielone. To znaczy? Że kolor mają zielony. Hmm? Przecież nie wszystkie różne kolory masz samochodu. Tak. Czy idziesz sobie wybrać tego swojego misia? Dobrze, to idź. Wybierz sobie, tak? A ja pójdę powoli. Okej? Okay? No idź sobie wybierz.
bo na jednego mamy naklejki. Jedziemy, bo ja się już na koniec zajęć. My mieliśmy zrobić małe zakupy, a wyszły jak zwykle duże. Dobra, siadaj z tą swoją srej taśmą, jo. Janek sobie wziął misia srej taśmę i się cieszy. No przepraszam, no papier toaletowy. Jak on się nazywa? Papier toporek, tak? Papier toporek. Janek, no i zobacz, jak ty się zachowujesz. Przepyś. Brzydko bardzo, wiesz? Nieładnie. Papie, uważaj, bo ja cię rozjadę zaraz. O, pan kupił odkurzacz ten mopujący, który mama zawsze chciała. Może go sobie, kurde, kupię. Jak ten... Jak spłacę te raty moje. Dobra, miały być małe zakupy, wyszły duże i ja chciałam je wam pokazać w sumie z bagażnika, jakie wkładamy, ale wyszły bardzo duże te zakupy. Kurde, nie wiem, my idziemy na zakupy, to chociaż no dużo rzeczy kupiłam, ale przynajmniej będzie na jakiś dłuższy okres czasu, nie? I do zamierzarki włożę, bo kupiłam tam sporo mrożonek, jakieś mięso, więc na kolejny tydzień znowu już będzie na obiady. I zawsze wiecie, mówię, że jak są te promocje, no to tam bierzemy dwie rzeczy i tak dalej, no to to się opłaca. No i teraz lecimy na ten basen, bo Jan już na pewno ma koniec lekcji. Mam nadzieję, że on nie wyłaził, że czeka. A ty masz o 17 chyba 40, ja muszę w ogóle zobaczyć. No, musimy to zmienić. Pada. Chwilę tu sobie staniemy, żeby nam znowu już mandatu nie wczapili. Ojejku. Boże. Spać mi się chce. Idziemy, let's go. Banana miałam sobie zjeść. W sumie go sobie dobra później zjem. To jeszcze gumę włożyć. Te tiktaki do dostaw. Po co ci one? Zostaw je w samochodzie, tak? Zostawisz na boku, a nie. Czekaj. Ja w sumie z torebki muszę wziąć płetwę, grzebień, szczotkę w sensie i zapach od Katarzyny. Żeby się popsikać, ładnie pachnieć oczywiście, muszę jeszcze się popsikać. Wiecie, nigdy nie wiadomo, gdzie ta moja miłość. Ale pięknie pachnie. Dobra, a co tutaj może zostać? W sumie? Okej. No, tak ty patrzysz. Chłopaki już na mnie czekają, ja się pół godziny pindrzyłam. O matko. I co panowie? Tu już jesteście ubrani? Fenek, bluza. Co tam? Burza? Deszcz? O, jakie ciemne niebo, dziwne. A ty ćwiczysz, Franc? No to z tymi klapkami idziesz. Ty masz pomysły. Co, Fenek? Dama ci banana i ten w domu obiad na rodzinę. Mięso. Ja się w tej torbie tutaj z płetwem na wierzchu. Weź mi podaj go. Ale to wygląda. Kamera tego tak nie odda. Nie?
zachód słońca i czarne chmury. No, super. Nie? Pali się. No bo to tak... Wszystko to, co... Wszystko to, co... To dla ciebie. No. A jak to się będzie nasze? Dobra, słuchajcie, myśmy wrócili z zakupów z basenu, jeszcze po drodze wjechaliśmy sobie do KFC, ale no, byliśmy tak głodni, że ja mówię, dobra, zanim ja przyjadę do domu, zanim ja ogarnę te zakupy, ja już tak nie zdążę zrobić tego jedzenia, więc ja to zrobię na jutro. Boże, mokro tutaj. Mam jeszcze do umycia tą kratkę i tak dalej, więc... Pranie do poukładania, więc stwierdziłam, że dobra, jedziemy do KFC. Dzisiaj będzie kolacja, obiadu kolacja w KFC. No i wzięliśmy sobie frytki i stripsy. To jest chyba takie, mi to przynajmniej jakoś najlepiej smakuje. Bo tych skrzydełek czy tych innych rzeczy to tam jakoś tak nie bardzo lubię. No i dobra, i zakupy, słuchajcie, bo myśmy z Frankiem, w ogóle dzisiaj pochrzaniliśmy lekcje. Bo najpierw lekcję miał mieć Franek. A ja wysłałam Jasia na lekcję, Jasiu poszedł na lekcję do Franka, na małą grupę. I potem pani mówi do mnie, że jest problem, no bo wtedy Franek musiałby iść do innej grupy, do starszej grupy, a nie może iść do starszej. Wiecie, Jasiu do młodszej, no to spoko, nie? Ale Franek do starszej to ciężko, bo na dużym basenie. No i oni i tak chyba będą za tydzień na dużym basenie, z tego co zrozumiałam. Ale no... Tak czy siak, mówię, dobra, to niech Jasiu idzie po prostu na tą swoją lekcję, a Franek pójdzie ze mną na saunę i Franek przyjdzie za tydzień już poprawnie. I w ogóle rozmawiałam z panią, że chyba da się to zmienić, ale no to dopiero od przyszłego miesiąca, bo w tym miesiącu ja już mam zaplanowany grafik w pracy i dopiero od przyszłego miesiąca i w inny dzień i wtedy może Jasiu będzie mógł jeździć sobie na te treningi. Nie wiem, no zobaczymy. Dobra. Ale przechodząc do zakupów, to Jasiu poszedł na trening, a myśmy pojechali na zakupy z Frankiem. I byliśmy w Biedronce. No i kupiłam takie nowości. I to prawie nam się już rozmroziło, bo wiecie, zanim myśmy wyszli z tego basenu potem i jeszcze pojechali do tego KFC. Oczywiście wzięliśmy sobie na drive, ale tak czy siak, nie? I tak, tutaj mamy mrożone maliny oblane białą czekoladą. Jakaś taka nowość. U nas ja tego nie widziałam. I tego jest 150 gram. Może bym wam powiedziała, ile to kosztowało. Gdzieś tu mam paragon. Ale no, fajna. Jezus Maria, ile ja zapłaciłam. Czekajcie, mrożone maliny. Maliny mrożone, 13,99 zł, dobra, za 150 gram, no to ani dużo, no nie wiem, no ogólnie trochę to jest 13,99 zł, ale biorąc pod uwagę, jak myśmy kiedyś kupowali to mochi, czy jak to się nazywało, Boże, pamiętacie, no to tam to chyba było po 19, a tutaj mamy jednak owoce w czekoladzie i tutaj są banany w czekoladzie mlecznej. Zaraz to wkładam do zamrażarki. Mieliśmy też dwa opakowania duże frytek, bo jak mi się nie chce, że korzystamy z frytek. I właśnie było na promocji, że jak dwa, no to wtedy taniej. Ja mówię, dobra, to weźmy dwa, mamy teraz działającą zamrażarkę. Trio takie warzywne. To też były dwa na promce, więc wzięłam i jeszcze wzięłam marchewkę z groszkiem, też była na promocji, więc ja to teraz podkładam, bo to już jest lekko odmrożone.
Dobra, więc to były te mnożonki. I mieliśmy to w tej reklamówce takiej z Portlandu, akurat to jest do mrożonek, ale ona się nie zamyka. Więc to jednak to się odmroziło, bo ja nie mogłam jej zamknąć, ale kurde. Już nie chciałam szukać kolejnej siaty, która się zamyka, bo się spieszyliśmy. Dobra, kupiliśmy karton mleka. To muszę go powkładać do szafy. Kupiłam też dwie karmy dla psów, bo były właśnie na promocji, ale muszę zobaczyć, czy w ogóle ta promocja mi weszła, bo się zastanawiam, że chyba nie. Tam było, że drugi tańszy produkt za minus 70%, no ale jak ja wzięłam drugi produkt w tej samej cenie, to chyba też powinno wyjść mi minus 70%, to nie. To taka bez sensu ta promocja. Teraz co to jest? No, co chcesz? No, kupa. Mojego? No. Z jakiej paki? No, ja się chcę. No nie. On na swoim może przesyłać, on ma film zmontowany. No nie! Ja się nie sam przyjdzie i powiem. No jeszcze rzuć to, tak. Ale nie. Ale nie wiem. Dobra, to się już tu nie mieści. Jasiu, czemu ty go wysyłasz po mojego laptopa? Słucham. Nóż tu ktoś do lodówki schował. Okej. Dobra. Papier toaletowy. Co jesteś ma? Zobaczę, czy mi weszła ta karma w ogóle na promocji. Pedigree. Tak, weszło. O, fajnie. No, kupiłam tą karmę Pedigree. Dwa opakowania. I wyszło mi to 90 zł, więc super. No. Ekstra. To jutro jak pojadę z Jasiem na trening, to kupię dla kotków dwa opakowania karmy i wtedy i wtedy co? O, jakiś kot jeszcze to tutaj dało. A, do quizu jakiegoś. No i wtedy też będzie taniej, nie? Już na dłuższy jakiś czas, okres czasu wystarczy. I tutaj druga siata z zakupami. Pieczarki wzięłam, nie wiem co tam mam w tej głowie, ale wzięłam banany, coś na obiad pomyślę z pieczarkami. Ogólnie mam ochotę na strogonów, ale nie mam polędwicy, może kupię u nas. Banany, pomidory marinowe, jeszcze na razie wiecie, te pomidory są, tak myślę, że jeszcze do października one będą dobre w tych sklepach, a później to już będzie sama chemia. Te jogurciki Truvita. 2-4 wzięłam. Paluszki. Franuś wziął. Herbaty. Rozpuszczalne. Wzięłam te chusteczki nawilżane do łazienki i takie do kuchni. Coś do kuchni, ja nie wiem czy ja je miałam, ale ja je ogólnie używam czy te. Eko uniwersalne do wszystkiego. Dobra, tutaj jest kolejny jogurt z tą granolą. Lubię te jogurty bardzo, bo teraz sobie biorę. W końcu kupiłam uzupełnienie mydła, bo tutaj w kuchni już nie mam i praktycznie teraz mam mydło. Teraz zwróciłam uwagę, a nie tak jak ostatnio, że ja kupiłam płyn do płukania. Dobra. Więc zaraz sobie tutaj w kuchni uzupełnię, chociaż ten podajnik jakoś dziwnie się tutaj zachowuje. Franka, jogurciki. Tu wzięłam chłopakom takie z psim patrolem. To są serki waniliowe do szkoły. Kilka sztuk też gdzieś tutaj mam.
masło, osełka masła, rękawiczki nitrylowe. Wiecie, jak ja skrobię ziemniaki, to zawsze je zakładam, w ogóle mokre są od mięsa. Tu mam dwie rzeczy kosmetyczne, ale zaraz o nich opowiem. Tu jest jeszcze jeden jogurt. No i czemu Jasiu do mnie nie przyszedł? Co się stało? Jasiu, chodź tutaj! Dalej. No i tutaj mamy mięso. Udko z kurczaka. Co się stało? Słucham. No i? No, poczekaj. No więc trochę tego mięsa już będzie. Tutaj wzięłam kabanosy. Kabanosy z rzędzami. To są te, wiecie, po 9,90, ale one są mega dobre. Dalej, karkówka. Karkówka. I jeszcze jedno mięso tu było gdzieś. A, i tutaj mam właśnie piersi z kurczaka. I ja to sobie później, wiecie, podzielę na dwie części i będę sobie robić tak właśnie na te obiady, że na dwa dni, nie? A na przykład tą karkówkę, czy te udka z kurczaka. To mi się teraz nie chce zamknąć. Jezus, co tam jest? Za dużo już w tej zamrażarce. Nie jest, ta zamrażarka nie jest tak pojemna jak ta stara. Boże, wszystko mi spada. Dalej, oliwki. Nie wiem, jakoś tak sobie stwierdziłam, że wezmę oliwki. Już długo nie robiłam jajecznicy i może jutro sobie zrobię na śniadanie jajecznicę właśnie z warzywami i wtedy lubię oliwki. Ogórki. Ogórki. Ketchup. To Franek wziął, bo my mamy jeszcze ketchup w lodówce, ale on zawsze musi mieć dużo ketchupu w zapasie, bo on tego ketchupu tyle wali, że to się w głowie nie mieści. Ja wzięłam sobie na dzisiaj na wieczór orzeszki ziemne, smażone, smażone i solone. Płatki, wypaków. I tam jeszcze mają, ale mówię, dobra, to weźmy. Oliwa nam się skończyła, bo ostatnio z Jasiem robiliśmy sos winegret i zrobiliśmy go tak na zapas, pokażę wam, bo my się wam tego nie pokazywali. O, zrobiliśmy sobie w takim, boże, ja mam spory kopięty, nie. Zrobiliśmy sobie w takim, no w takiej butelce, nie? I wtedy to się wstawia do lodówki. Nie robiliśmy tego dużo, tylko tak tyle gdzieś było. I wstawiamy to do lodówki i to można używać na spokojnie przez tydzień czasu, więc jutro pewnie jakąś sałatę zrobię i to wykorzystam. I właśnie skończyła nam się wtedy oliwa, więc wzięłam oliwę. Extra virgin olive oil. Oliwa ogólnie jest mega droga. Była 48 zł, coś takiego. No dobra, tutaj są te serki na chłopaków kilka. A tak wiecie, to tam z reguły mi robię kanapki. Bo jakbyśmy mieli non stop kupować takie pierdoły do jedzenia, poza tym no to też jest słodkie. Makaron Barilla, ten kilogram, ja go lubię, to jest taki najlepszy makaron do spaghetti. I wzięłam te ciasteczka owsiane, nie owsiane, wielozbożowe tym razem, bez czekolady. No i wszystko, i całe zakupy, słuchajcie. I no, nie będę mówić, ile zapłaciłam, bo znowuż ktoś będzie mi wyliczał, albo ktoś sobie obliczy i sobie pomyśli, jak ona może tyle wydawać na tydzień. No może. To chciałam dzisiaj z wami pokazać jeszcze o jednej kwestii, ale to chyba sobie, kurde, tutaj. Ja sobie przyniosłam te jabłka i je chyba wyniosę z powrotem, bo tu nie mam jeszcze miejsca. Chciałam je wziąć. No, osty, kurde. Teraz mleka pełno. A co to jest? Mleczko kokosowe. To też by trzeba było wykorzystać do czegoś już. Kurde, muszę sobie znaleźć jakiś przepis. O, dobra,
Chciałam dzisiaj z wami pogadać właśnie o jednej kwestii, ale stwierdziłam, że pogadamy na live o tym. Więc ja popakuję te zakupy. Mam pranie do ułożenia tutaj. Tu mam sterty prania, a jeszcze mam w łazience pranie, jeszcze muszę nastawić. Tutaj mam w ogóle do ogarnięcia blat, do umycia, obiad do zrobienia na jutro. I tu jest ta właśnie ta miska, o której wam mówiłam. Chyba mówiłam, już pokazywałam dzisiaj zresztą. No, więc... Nie wiem, słuchajcie, chyba skończymy tego vloga na dzisiaj tym... A nie, Jezu, wróć, Ewa, wróć. Przepraszam, bym nakłamała wam. Kupiłam dwie rzeczy z Biedronki, z rzeczy kosmetycznych. Czekajcie, sobie was bliżej przystawię, żeby było widać moją zajebistość. I tak, mam pudrę. I ja te pudry, pamiętacie, kiedyś miałam. I teraz mam tutaj pudrę No Cake Bake. To jest puder bananowy, mineralny. Czekajcie, niżej. I jak go otwieramy, on ma tutaj taki... To nie jest puszek taki... To nie jest fajne. Ale ogólnie te pudry z Biedronki. Mi się już kończy zaraz ten puder z Glam Shop. Z Glam Shopu czy z Eveline puder? Z Eveline, sorry. Z Eveline ten... lawendowy i stwierdziłam, że no jak on mi się już kończy, to przydałoby się już jakiś kolejny puder. I tak tam stanęłam właśnie koło tej szafy Belle i mówię, dobra, wezmę sobie ten, bo pamiętam, że z tych pudrów byłam w miarę zadowolona. I też miałam nawet oświetlacz z tej serii, a teraz jest taki czarny właśnie, więc na pewno będę wam dawać znać. On kosztował 18 zł. No więc zobaczymy. I są jakieś nowości w Biedronce z Belle, Amber Soul, i one wyglądają w ten sposób. I to jest, słuchajcie, w ogóle dużo tych z tej serii, właśnie jakaś nowa seria Belle wypuściło. I jestem ciekawa, muszę sobie w ogóle wpisać dzisiaj w YouTube'a i to będzie chyba mój plan na wieczór, żeby zobaczyć sobie u innych YouTuberek. Bo wiecie, jakoś... nie wpadłam na taki pomysł, żeby kupić sobie całą tą serię, chociaż mogłabym i mogłabym wam ją pokazać. Ale sobie myślę, nie, Ewa, potrzebujesz przecież pieniędzy. Masz dosyć wydatków na jedzenie, więc nie szalej, nie? Poza tym, kto to doceni, jak i tak nikt nie docenia ciebie na tym YouTubie, więc po co? No i, nie no, żartuję oczywiście. Wiecie, ludzie tępi i tak nigdy nie zrozumieją mojego sarkazmu, a ludzie inteligentni zrozumieją. Dobra. Serio, dzisiaj mi ta sauna strzeliła do głowy. Ale tak, wracając do tematu Belle. I to mnie zaciekawiło, bo słuchajcie. To jest rozświetlający bronzer do twarzy z ekstraktem z bursztynu. I tutaj jest, to jest produkt wegański, 80% naturalnych składników i one nie są testowane na zwierzętach. Więc no jestem mega ciekawa i to jest numerek Shiny. Czy to w ogóle ma jakieś numerki? 01 Shiny Amber. Ale tam był tylko jeden taki brązer. Rozświetlający brązer i tak. I to tutaj ma w środku rozświetlacz i ten rozświetlacz jest mega fajny, bo on wygląda w ten sposób, ale jak go sobie weźmiemy, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, ale jak go sobie weźmiemy na rękę, to tak mega fajnie, nie, wy tego nie zobaczycie, ja bym to musiała, nie wiem jak zrobić, ale to jest taki, to nie jest taki chamski rozświetlacz, tylko to jest taki rozświetlacz mega delikatny i jakbyśmy go dali sobie nawet tutaj na obojczyki, to on bardzo pięknie będzie wyglądał, ale no sens nie jest tutaj tego typu, że to jest rozświetlacz, tylko sens jest tego typu, że tutaj naokoło mamy brązer, a w środku mamy rozświetlacz i to mamy wymieszać jakby razem ten produkt i widzicie, i to się zrobi takie, to z czasem i tak się zrobi pewnie brudne, o. I to się zrobi takie brązowo świecące i to ma być taka jakby opalizująca z daleka taka tafla lekko opalonego ciała. Tak mi się wydaje.
No ale że to jest do twarzy, no pięknie to wygląda, naprawdę, nie wiem, będziecie w Biedronce, to sobie zerknijcie, bo mega fajnie to wygląda. Ten bronzer tutaj jest ogólnie jasny, więc krzywdy sobie nim nie zrobimy, ja jestem mega ciekawa tego. I to kosztowało, czekajcie, żeby wam nie skłamać, czy to kosztowało 18, a puder 15, jakoś tak, czekajcie. Ale na pewno jakieś znane youtuberki kosmetyczne mają to, mają na pewno recenzję już tych produktów. Czekajcie. Bell Premium Puder Lucky. Dobra, 15,99, a to... Gdzie to jest? Jestem ślepa, nie umiem czytać tych paragonów. Bronzer, dobra. Dobra, przepraszam. Czyli tak, ten bronzer kosztował 18,99, a puder 15,99, więc to jest najtańszy puder, jaki może być do twarzy. Ja na pewno będę wracała do tego pudru z Eveline, z lawendą, bo on bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że fajnie pasuje z tym podkładem, którego używam, ale no tego jestem mega ciekawa i na pewno jutro sobie będę robić make-up, może wam też nagram. I tego pudru też jestem ciekawa, więc dajcie mi znać, czy macie coś z tego, czy coś możecie z tej serii polecić, bo tam jest masa produktów, naprawdę. No i ogólnie Belle też nie ma jakichś złych produktów. Ja miałam bardzo dużo produktów z Belle i powiem wam, że no to jest taka firma niby niskopółkowa i tak, ale no wydaje mi się, że niektóre ich produkty były naprawdę mega warte polecenia i będę próbować oczywiście. No, więc tym optymistycznym akcentem skończymy tego dzisiejszego vloga. Ja się biorę za pakowanie tych zakupów. Idę nastawić pranie i ogarniam tutaj i o 21 robimy live'a, jest już 20, więc ja mam godzinę na to. Nie wiem jak to zrobię, ale no muszę to ogarnąć. Także dajcie łapki w górę, subskrybujcie. A, co ja jeszcze chciałam dzisiaj powiedzieć? Że właśnie wróciliśmy na... Boże, widzicie? Nie skończę gadać, że wróciliśmy na ten basen. No i ja poszłam z Piankiem na saunę i na tą balię i dzisiaj udało mi się w ogóle wejść do tej bali cała, weszłam aż dotąd. Ja zawsze się bałam. Nawet nie bałam. Tylko jak ja ostatnio wchodziłam, czyli tam chyba gdzieś w czerwcu, na tych ostatnich zajęciach chłopaków, no to, to ja wchodziłam tak gdzieś dotąd, albo tutaj maksymalnie dotąd i zawsze bałam się gdzieś cała zanurzyć w tą wodę, bo już wiecie, ten chłód jakoś tak na mnie działał, a teraz po tym naszym przyjeździe z gór ja mam w sobie jakąś taką, wiecie, determinację i tak sobie myślę, kurde, teraz te wirusy wszystkie chodzą i co chwila ktoś tutaj już słyszy, że chory, więc sobie mówię, że no wchodzę cała, nie? I naprawdę jest pełno właściwości tego, że się wchodzi do sauny i do bali. I ostatnio zainteresował mnie właśnie nawet temat takiej techniki, która się nazywa Wim Hofa. I tam też jest coś takiego i ja tego nigdy nie próbowałam, ja muszę kupić lód i to spróbować. Ale jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie możecie wygooglować. U nas odbywają się czasami właśnie te takie... Boże... Jak to się nazywa? Takie... spotkania? Nie. No, można sobie też przez internet wykupić właśnie takie jakieś pobyty, w których możecie brać udział właśnie w tego typu doświadczeniach, czyli wchodzeniu do zimnej bali z wodą. Jak ona się nazywa? Ja Sokół też gdzieś tam to rozpowszechniała, bo ona regulowała sobie stres dzięki temu wchodzeniu do bali. Ale tam to była balia z lodem, a tutaj ta woda na basenie ma minus 19, minus 20, wróć, nie minus, tylko 19-20 stopni. No i wiecie, to jest taka woda, jakbyśmy sobie weszli o teraz
w tym czasie do jeziora gdzieś pewnie, albo no może nawet w jeziorze być chłodniejsza, podejrzewam. Chociaż może, nie wiem, jakoś nigdy się tym nie interesowałam, nie mierzyłam temperatury o tym czasie, ale podejrzewam, że właśnie w ten sam sposób, więc jak ja taka rozgrzana wchodzę do tej bali, no to jest właśnie pełno dobroczynnych skutków tego wchodzenia i tak sobie myślę, że właśnie może dzięki temu też mam trochę tej energii więcej. Tak sobie dzisiaj myślałam, nie? Ostatnio też mi ktoś powiedział, Boże, ty się nic nie zmieniasz, nie? Od zeszłego roku się w ogóle nie zmieniłaś. A ja tak sobie myślę właśnie, że to chodzenie na saunę to też wpływa na to, że gdzieś tam nasze ciało się mniej starzeje. Przecież rzuciłam te fajki, przestałam palić, z czego jestem mega dumna, mimo że miałam tam jakieś załamanie i tak dalej. Ale no na pewno to ma dobroczynny wpływ na nasz organizm i na pewno polecam Wam, żebyście zobaczyli sobie, bo to jest mega. I ja jeszcze właśnie wracając do tej techniki Wima Hofa, będę sobie próbowała zrobić lód i właśnie na rozładowywanie stresu. A ja byłam dzisiaj zestresowana rano i właśnie widzicie, wchodziłam do tej bali dwa razy, dwa. Weszłam i weszłam tak cała, całkowicie, aż dotąd i siedziałam. I siedziałam chyba za 2 minuty w tej zimnej wodzie. I po chwili, wiecie, też oddychałam i tak dalej, no bo wiadomo, musimy tam dobrze oddychać. Ale po chwili ja czułam, że ze mnie schodzi takie całe napięcie, nie? Że to zimno gdzieś tam wpływa właśnie na rozregulowanie tego napięcia w ciele, które miałam od rana, nie? Miałam od rana z powodu tam różnych stresów. No i też wiadomo, z powodu niewyspania i tak dalej, ale no mega to jest i właśnie, jeżeli chodzi o ten lód, no to będę sobie robiła lód i będę sobie robiła też moczenie twarzy. Wrzuca się lodu do zimnej wody i na przykład w misce można to sobie robić i moczyć w tym twarz. I to nie dość, że to ma jakieś tam właściwości przeciwzmarszczkowe, na pewno dotleniające, bo wiecie, wtedy ta nasza skóra twarzy, ona musi się automatycznie, no nie wiem, jakby Wam nie powiem, o co chodzi, tak? Dokładnie możecie sobie to przeczytać w internecie, ja tu nie jestem jakimś mędrcem i nie będę Wam opowiadać, ale no czytałam o tym i powiem Wam, że jestem zafascynowana. I po prostu widzę efekty tego, że my chodzimy na tą saunę i chodzimy do tej bali, chłopcy razem ze mną. I no, cieszę się, że tam chodzimy, bo naprawdę to dobrze na nas wpływa, ale poza tym nie chorujemy tyle, więc teraz jest taki okres właśnie przeziębień, zachorowań, więc polecam. Dobrze. Więc to by było na tyle z moich mądrości życiowych dzisiejszych. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa!